Tu Radio Campus. Efekt sieci. Słuchacie Efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Wprowadzenie technologii 5G, o którym już zresztą rozmawialiśmy w naszej audycji, to duża zmiana nie tylko dla nas jako użytkowników sieci. Tutaj rozmawialiśmy o zyskach z szybkiego przesyłu danych, czy też o dobrodziejstwach nieprzerwanej możliwości oglądania telewizji czy filmów w samochodzie, ale to przede wszystkim rewolucja sposobu produkcji rozmaitych towarów, wytwarzania usług, które następnie kupujemy na naszym rynku. I to właściwie kolejna już czwarta rewolucja przemysłowa, na którą firmy i rozmaite przedsiębiorstwa muszą się przygotować. I to gruntownie przygotować. I właśnie o tym, jak zmienia się sposób zarządzania firmą, jak zmienia się sposób zarządzania produkcją w rozmaitych przedsiębiorstwach w dobie tych cyfrowych rewelacji i rewolucji. No i jak zadziałać w świecie postępujących technologii w przemyśle 4.0, bo tak go dzisiaj nazywamy. Porozmawiam dzisiaj z naszym znakomitym ekspertem, a jest nim dr Tomasz Krawczyk, dr inżynier Tomasz Krawczyk z Laboratorium Gospodarki Cyfrowej, ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości. Cześć Tomku. Cześć Justyno, dzień dobry Państwu. O 5G już rozmawialiśmy i wyjaśniłeś nam dość szczegółowo w poprzednich odcinkach, jak konstruowana jest fala właśnie w ramach technologii 5G, czy też jakie dobrodziejstwa płyną z tej technologii dla przesyłu danych. Natomiast dziś chciałabym to połączyć z ideą przemysłu 4.0, bo właściwie jeżeli wygooglamy sobie te terminy, to one często występują obok siebie. Mamy 5G i przemysł 4.0. Dużo liczebników, dużo liczb. Czym jest przemysł 4.0? Co to jest za nowa formuła? Czy to jest coś, przed czym musimy się jakoś strzec, wystrzegać? Czy to się dzieje? Czym jest Industrii 4.0, jak to się napisało w literaturze? Zdaje się, że ta kategoria powstała w 2011 roku, jeżeli dobrze wyczytałam, czyli właśnie przemysł 4.0 wtedy na targach w Hanowerze został zainicjowany. Co to takiego? Dokładnie, okej. Okay. To tutaj może od razu już tak przejdę konkretnie, jeżeli chodzi o pewne założenia dotyczące przemysłu 4.0, może przede wszystkim w zakresie produkcji, bo sporo jest rzeczywiście przemyśleń, jeżeli chodzi o dokonanie tej transformacji, jeżeli chodzi o zakłady przemysłowe, żeby pójść w kierunku 4.0, ale cóż to oznacza, jakie są składowe tak naprawdę. Na pewno podstawowymi składowymi takimi są trzy takie, bym powiedział, filary. Jeden filar to jest automatyzacja i tutaj przede wszystkim w ramach tej automatyzacji pojawiają się nam różnego rodzaju zastosowania w obszarze robotyki przemysłowej, ale nie tylko tej znanej takiej powszechnie, coraz więcej pojawia się bardzo ciekawych rozwiązań typu koboty, czyli roboty takie kooperacyjne, które współpracują z człowiekiem. Też ważnym, oczywiście w ten zakres wchodzi wiele innych urządzeń, ale powiedzmy, że najbardziej takie popularne, których doświadczamy, to jest właśnie w automatyzacji, to są roboty przemysłowe. Kolejnym takim ważnym elementem składowym to jest właśnie łączność. Tutaj no, mamy tutaj takie nawiązanie do technologii 5G, która umożliwia nam funkcjonowanie krytycznej infrastruktury w ramach bardzo niskich opóźnień, no, gdzieś tam na poziomie pomiędzy 5 milisekund, a 1 milisekund. To umożliwia nam bardzo szybkie reakcje, tak, w wykorzystaniu parku maszynowego właśnie w oparciu o automatyzację, ale także też w ramach łączności przesył danych, dzięki którym możemy dokonywać bardzo szybkiej analizy i dokonywać na tej podstawie optymalizacji procesów produkcyjnych właśnie w oparciu o cały ten park maszynowy zautomatyzowany. Możemy pobierać też dane z czujników, nawet z tych urządzeń i maszyn, które może nie wchodzą jeszcze tak stricte do klasyfikacji przemysłu 4.0, w obszarze na przykład robotyzacji, może to jest starsza technologia, ale możemy je obczujnikować, zbierać informacje i na tej podstawie dokonać analizy i też dokonywać optymalizacji. No i oczywiście komponent dotyczący jeszcze ten trzeci filar, to są ogólnie, mówi się, rozwiązania w oparciu o sztuczną inteligencję. Z jednej strony to mogą być właśnie algorytmy oparte na sieciach neuronowych, czy też algorytmach uczenia maszynowego, ale mogą być to też określone, oczywiście szerzej bym powiedział, też rozwiązania, które, czy też urządzenia, które zawierają już tak naprawdę te algorytmy, czy to sieci neuronowe, czy też algorytmy uczenia maszynowego. Więc to jest taki podstawowy rzeczywiście filar, tak, który ma sprawić, że przede wszystkim uzyskamy określone efekty w ramach przemysłu 4.0. A tymi efektami jest możliwość szybkiej, elastycznej tak naprawdę
optymalizacji produkcji, to dostosowanie pod względem ilości, ale też jakości tej produkcji, jeżeli chodzi o produkty, czy też usługi, tak, do potrzeb, które pochodzą od klientów. Czyli jeśli dobrze rozumiem, przemysł 4.0 to jest taki przemysł 3.0, nie wiem, czy był on numerowany wcześniej, plus zaawansowane nowe technologie. Czy to by była taka robocza definicja przemysłu 4.0? Bo te filary, o których powiedziałeś, to jest, zgrubnie mówiąc, wykorzystanie potencjału nowych technologii w różnych obszarach aktywności firmy, tak? Zgrubnie możemy rzeczywiście to tak określić. Musimy tylko jeszcze pamiętać, że dochodzą jeszcze takie dwa ważne elementy, które współgrają z tą technologią. To jest to, co się dzieje na poziomie organizacji i na poziomie procesów. Ogólnie już tak powiem, procesy zaczynają być mocno zintegrowane, zarówno z poziomu tak zwanej integracji pionowej, jak i poziomej. Poziomej, czyli jest to przepływ, bym powiedział, materiałów od, że tak powiem, surowców po już gotowe produkty, usługi do klientów, tak? No i tej pionowej, która, no, można tutaj stwierdzić, od zarządzania, tak, po takiego strategicznego, poprzez operacyjne produkcje, aż po tak szczegółowo właśnie jak zarządzanie urządzeniami, maszynami w ramach tylko produkcji, tak, ale tego, co jest w firmach. A czym to się będzie różniło, takie zintegrowane zarządzanie, takie właśnie, jak mówisz, pionowe i poziome, od na przykład zespołów agile'owych, które kilka lat temu były super popularne. Wiele firm, które działały wcześniej hierarchicznie, przeszły na takie zespoły projektowe, wypłaszczoną strukturę. Czy ten przemysł 4.0 i ta struktura organizacyjna jest jakoś zbliżona do takiej właśnie projektowej formuły pracy? Czy to jest jeszcze inna integracja, jakaś głębsza, może bardziej bazująca na, nie wiem, większej liczbie ilości danych? Czy to jest też takie właśnie projektowe, zespołowe działanie na rzecz zwiększenia produkcji? Na pewno, jeżeli mówimy o takim działaniu zespołowym w ramach koncepcji przemysłu 4.0, to nadal to się utrzymuje tyle, że te zespoły będą bardzo mocno interdyscyplinarne z punktu widzenia realizacji określonych produktów czy też usług. W skład takich zespołów zarówno będą wchodzić osoby, menadżerowie, powiedzmy, zarządzający produktem, marketingu, ale też inżynierowie odpowiedzialni za procesy, czy też badacze, tak, inżynierowie odpowiedzialni za cykl życia produktu. Więc dyscyplinarność jakby tych zespołów nadal jest jakby podtrzymana. Kolejna sprawa, no, z punktu widzenia jakby tej technologii, mówimy też o rozproszeniu określonych zespołów, tak? To nie jest tak, że one muszą być skoncentrowane tylko w jednym miejscu, tak, one mogą być rozproszone w ramach całej struktury organizacyjnej. One są w miarę może takie jednolite, bym powiedział, nawet bym powiedział, że w pewien sposób przypominają ogólnie, tak filozoficznie, zupełnie inną strukturę, tak zwaną strukturę fraktalną. Ta struktura fraktalna... Poczekaj, fraktale to jak jakiś taki typ cząsteczek, które są silnie powiązane wewnętrznie? No, taki twór matematyczny, który składa się właśnie z elementów silnie powiązanych. One mogą być podzielone na takie mikro, właśnie bym powiedział, no, cząsteczki, tak, tworzące skład większej struktury organizacyjnej, makrofraktala. I właśnie tu te jednostki interdyscyplinarne, te zespoły interdyscyplinarne, które są wyposażone oczywiście w odpowiednie kompetencje cyfrowe, ale także oczywiście ten filar opierający się moduł na filarach technologicznych, ale także i od strony procesowej. No, pozwala wykreować naprawdę bardzo elastyczną organizację, dostosowującą się do zmian, bym powiedział, nawet takich zmian dosyć jakichś nagłych, z punktu widzenia środowiska zewnętrznego, tutaj mówimy o organizacji. No właśnie, jesteśmy przy zmianach takich nagłych, jeszcze do tych elementów zarządzania wrócimy, ale chciałabym podpytać, co zmieniła pandemia i ta właśnie nagła zmiana organizacji pracy w kontekście postępujących zmian w stronę przemysłu 4.0, bo gdzieś wyczytałam taki nagłówek, że przemysł 4.0 będzie w Polsce szansą na wyjście z kryzysu pandemicznego. To jest cytat jednego z biznesowych artykułów, które znalazłam na ten temat. Czy to jest tak, że właśnie pandemia obnażyła te mechanizmy, jakby pokazała, że przejście w stronę tego zaawansowanego, ztechnologizowanego przemysłu 4.0 będzie stanowiło przewagę konkurencyjną dla firm na rynku? Czy myślisz, że te nasze doświadczenia dwuletnie z krachem ekonomicznym, około pandemicznym, to jest właśnie jakiś katalizator tej zmiany w kierunku przemysłu 4.0? Tak, jak najbardziej. To ja zgadzam się, że jeżeli chodzi o pandemię, to jest katalizator obecnie do tego, żeby dokonać tej transformacji w kierunku przemysłu 4.0.
Trzeba to oczywiście przeprowadzić mądrze, tak? No bo nie każde przedsiębiorstwo na przykład stać, żeby od razu wyposażyć się w park maszynowy w postaci nowoczesnych jakichś robotów, tak? I też nie przemysł 4.0 daje tutaj pewną elastyczność. Możemy wykorzystać w ogóle pewnego rodzaju nowe rozwiązania, chociażby jak bliźniak cyfrowy. Nie tylko chodzi to o maszyny, ale także właśnie o procesy produkcyjne. Zresztą poczekaj, czym jest bliźniak cyfrowy? Tomek, jeszcze wyjaśnijmy. To jest odzwierciedlenie tak naprawdę cyfrowe, przynajmniej w tym obszarze, o którym ty teraz będę mówił, na przykład fabryki, tak, wyposażonej w określone urządzenia, tak, i w ogóle procesy, które wykonywane są przez te urządzenia w ramach tej fabryki, w ramach produkcji. Więc to jest takie w zasadzie cyfrowe odzwierciedlenie, dokładnie to są takie oprogramowania, przy pomocy których możemy zbudować jakby cyfrowy model tego typu. A po co są nam cyfrowe modele naszej produkcji, czy też naszych maszyn firmowych? Jasne. To jest potrzebne do przeprowadzenia właśnie symulacji, jak te procesy produkcyjne będą jak one funkcjonują, czy możemy je w jakiś sposób zoptymalizować, a może da się przeprowadzić jakąś modernizację parku maszynowego, na przykład dodać określoną maszynę, wymienić tak na nową, żeby procesy były bardziej efektywne, mniej zużywały materiałów, mniej były kosztochłonne. Możemy też oczywiście lepiej zorganizować zasoby ludzkie, mam na myśli pracowników oczywiście, którzy są zaangażowani w tego typu produkcję. Więc no, możliwości bliźniaka cyfrowego jakby otwierają dużo szansę dla przedsiębiorstw, które bym powiedział są też na starcie w ramach tej transformacji cyfrowej w kierunku przemysłu 4.0. To nie musi tak wyglądać, jak czasami sobie możemy myślamy, o, jest nowa koncepcja, tak, przemysł 4.0, tak, daje efekty, na pewno tutaj mieliśmy pandemię, pokazuje, że to ma sens, no, ale muszę zainwestować od razu bardzo dużo pieniędzy, żeby powiedzmy, nie wiem, no, przejść w kierunku tej koncepcji. Zaraz, zaraz to można dosyć ewolucyjnie przeprowadzić z wykorzystaniem obecnych środków trwałych w postaci maszyn, urządzeń, ale na przykład obczujnikować, żeby zebrać informacje na temat procesu, oczywiście wcześniej na przykład przetestować to jeszcze w ramach bliźniaka cyfrowego i dokonywać optymalizacji i z czasem jakby też uzupełniać o nowe elementy tego parku, nowe elementy, na przykład nowe urządzenia w postaci robotów, tak żeby coraz bardziej efektywny był ten. Jasne. Mamy, rozumiem, barierę wejścia, to pozwól, że wejdę ci w słowo, w postaci kapitału, no bo nie każdą firmę stać na to, żeby taką rewolucję przeprowadzić też technologiczną. Czy są jeszcze jakieś koszty, z którymi trzeba się liczyć, przechodząc na ten przemysł 4.0? Czy to jest tak, że wszystkie branże na rynku będą prędzej czy później jakby zmierzały w tym kierunku takiego nasycenia technologicznego swojej produkcji, czy znów pozostają pewne obszary, które będą, wiesz, jakby ominięte przez ten proces, a na przykład produkcja, nie wiem, ciężka czy samochodowa z pewnością tam dotrze. Czy to jest jakby wizja całościowego rozwoju przemysłu, czy raczej tylko niektóre sektory będą w tej domenie 4.0? Na pewno przemysł jakby tutaj związany z produkcją jak najbardziej tak, ale musimy też spojrzeć przez pryzmat, bym powiedział, i produktów, i usług, które są wytwarzane. Patrzymy też przez pryzmat jakby tak, bo teraz dosyć mocno żeśmy się skoncentrowali oczywiście na części wytwarzania, tak naprawdę, czyli tej części produkcyjnej, ale też mamy ten produkt, który coraz bardziej, czy też usługa, które coraz bardziej są ucyfrowione. Ja to tak sobie dzielę, że produkt fizyczny z elementami cyfrowymi lub w ogóle, że tak powiem, kompletnie cyfrowy, i to też zmienia postać rzeczy, ponieważ mamy do czynienia jakby z całym napływem danych też od strony konsumenta poprzez ten produkt, tudzież usługę. To oczywiście kreuje pewnego rodzaju też i pojęcie dataifikacji, która związana jest z przepływem danych przy pomocy oczywiście różnego rodzaju infrastruktury łączności. Czyli rewolucja pragnę w ramach... zwrócić uwagę, że naprawdę ten zakres transformacji w kierunku przemysłu 4.0 nie będzie tylko dotyczył stricte, bym powiedział, produkcji, ale także właśnie różnego rodzaju przedsiębiorstw, które będą oferowały usługi, więc to jest dosyć szeroki rzeczywiście zakres transformacji cyfrowej. Ale oprócz technologii, oprócz zmiany organizacyjnej, czy też może właśnie równo ze zmianą organizacyjną i procesową, o czym już wspomniałeś na początku, no prawdopodobnie wytworzy się też pewna nowa kultura pracy.
Na czym będzie polegała nowość tej kultury pracy? Czym ona się będzie różniła, taka praca w firmie z zakresu, prawda, przemysłu 4.0 od takiej, którą znamy teraz przed tą rewolucją? Czy to będzie odczuwalna zmiana też dla pracowników? Tak, to znaczy tu jeszcze nawiązując w połączeniu z tym pytaniem do poprzedniego, który jeszcze element jest taki bardzo ważny, spajający jakby też umożliwiający przeprowadzenie całej tej transformacji, to są zasoby ludzkie. Ich kompetencje. Więc tutaj bardzo istotne będą określone kompetencje, tak? Takie nie tylko oczywiście kompetencje cyfrowe, techniczne, które umożliwiają tak naprawdę współdziałanie, tak, czy wykorzystanie określonych tych technologii, tak, żeby osiągać korzyści w skali gdzieś tam przedsiębiorstwa, ale także właśnie umiejętności poznawcze, umiejętności związane z pewnego rodzaju elastycznością, samokształceniem, komunikacyjne, współpraca w zespole. To są tutaj, że tak powiem, cały zbiór tych kompetencji, jeżeli chodzi o zasoby ludzkie, które będą bardzo ważne. I tu też, bym powiedział, jest taki ruch i po stronie przedsiębiorców, że na pewno będą musieli pozyskać osoby lub ewentualnie osoby, które już pracują, no w pewien sposób zachęcić, tak, być może do, żeby podnosić swoje umiejętności, zarówno w tych obszarach związanych, bym powiedział, z cyfryzacją technicznych, ale też właśnie w tych obszarach, o których tutaj żeśmy sobie powiedzieli, bardziej takich, bym powiedział, społecznych. Tak? Czy to znaczy, że znów się będziemy musieli w nieskończoność uczyć i każda kolejna zmiana wymusza na nas naukę nowych kompetencji? Czy nie wystarczymy tacy, jacy jesteśmy dzisiaj? No, wygląda na to, że niestety coraz bardziej jesteśmy skazani na to, że będziemy musieli w trakcie naszego życia no, gdzieś te kompetencje uzupełniać albo nabywać nowe kompetencje, tak bym powiedział. To może odbywać się oczywiście na różne sposoby, poprzez kursy, może studia podyplomowe, tak, być może realizacja jakichś studiów. No, różne to są strategie, ale też właśnie te szkolenia, które może chociażby przedsiębiorca zapewnić w ramach wdrażania strategii transformacji cyfrowej. No, wygląda niestety na to, że wraz z wszystkimi tymi technologiami cyfrowymi, które się w tej chwili upowszechniają i wiemy chociażby po rozmowach na temat technologii 5G, gdzie już tam wspominaliśmy, że za moment będzie 6G i to będzie na jakimś nośnikiem nowych zmian, no to wszystko zmierza w tym kierunku, żeby wtedy te kompetencje tam podnosić. Ale jest jakaś może iskierka nadziei w tej całej historii o przemyśle 4.0, bo w ogóle nie poruszyliśmy jeszcze zysków płynących, tej kwestii wartości dodanej, która płynie z wprowadzenia przemysłu 4.0, na przykład dla środowiska, bo przecież ta cała opowieść o zmianie sposobu wytwarzania produktów i usług, to też opowieść o może nieco bardziej ekologicznym myśleniu o przemyśle, o takim, które będzie chroniło nasze zasoby naturalne, czy też nie nadużywało naszego tutaj obecności na ziemi, bo w ramach przemysłu 4.0 są też wpisane zielone rozwiązania. Cóż to takiego, ten zielony element przemysłu 4.0? Jasne, tak, rzeczywiście ta transformacja cyfrowa, także w ramach przemysłu 4.0, ma wspierać tą transformację zieloną, więc pojawia się pytanie, na jakie sposoby to się może odbywać, w jaki sposób można to osiągnąć. No, rozmawialiśmy tutaj dosyć sporo o produkcji, tak, więc mówiliśmy o tym, że możemy pozyskiwać dane z maszyn, urządzeń, analizować je pod względem procesów zużycia zasobów. No i tu już się pojawiają pewne elementy wykorzystania, tak, jakby tych danych w celu jednocześnie optymalizacji procesów, ale też na przykład, po pierwsze, niższego zużycia materiałów, ograniczenia emisji. To są jakby te podstawowe przynajmniej elementy. No też jeżeli chodzi o zużycie energii, czyli optymalizacji zużycia energii, możemy też wykorzystać pewne źródła energii odnawialnej do zasilania produkcji, też podłączyć gdzieś tam, optymalizować. Są bardzo ciekawe w tej chwili, tak może wchodzę na poziom szczegółowy, ale w nawiązaniu do tych technologii 5G, o których sobie żeśmy opowiadali, rozwiązania na przykład mające pozyskanie energii sygnałów bezprzewodowych, między innymi w ramach technologii 5G, przy no, takiego urządzenia jak prostownik, kiedy tutaj następuje odbiór przez antenę fal wraz z sygnałem, one mogą być przekształcone właśnie przez ten prostownik, no, z użyciem oczywiście określonych jeszcze tam przyrządów przewodnikowych na prąd stały i w określonym napięciu i dostarczają na przykład energię do akumulatorów, czy
określonych urządzeń. Tak, to jest bardzo zresztą ciekawa koncepcja, która w ramach przemysłu 4.0 może moim zdaniem ogromne znaleźć zastosowanie przy użyciu 5G i na przykład w ramach internetu rzeczy, a dokładnie przemysłowego internetu rzeczy. To wracając do rekomendacji. Szeroki naprawdę jest jakby naprawdę wachlarz możliwości wykorzystania tak naprawdę technologii cyfrowych w tej chwili do tego, żeby wspierać ideę tej transformacji zielonej. A czy nieuchronnym jest nadejście przemysłu 4.0? Jeżeli ktoś dzisiaj myśli o tym, żeby założyć firmę, żeby kupić jakąś maszynę i zacząć produkować na przykład koszulki z napisami albo inne towary, które można sprzedać. Czy dzisiejsi przedsiębiorcy, którzy chcieliby zacząć taką firmę, muszą już myśleć o tym, żeby zacząć właśnie w ramach takich założeń 4.0? Czy jeszcze mamy na to czas, żeby się dostosować do tych oczekiwań rynkowych? Ja myślę, że w tej chwili koncepcja przemysłu 4.0, no, ona jest wdrażana gdzieniegdzie, już oczywiście jest bardziej rozwinięta. No, tutaj właśnie wspominaliśmy, że tam Hannover Messe, pierwsze koncepcje powstały w Niemczech, na pewno już są tego typu fabryki, które działają w ramach przemysłu 4.0 lub właśnie nawet przy wykorzystaniu obecnych środków produkcji wdrażają tą koncepcję. I myślę, że też jeżeli chodzi o polskich przedsiębiorców, nie stanowi to problemu, żeby już w tym kierunku zmierzać, tak, jeżeli chodzi o wdrażanie tych rozwiązań przemysłu 4.0. Ja uważam, że może się to odbywać stopniowo, to nie musi być tak, jak zresztą sobie tutaj dyskutowali, że od razu ogromny nakład inwestycyjny i także w ramach określonej inwestycji kupujemy wszystkie składowe, robimy transformację, jeżeli chodzi o zasoby ludzkie, to może się odbywać w jakiś sposób, taki bym powiedział, ewolucyjny przy rozłożeniu tych nakładów inwestycyjnych w czasie. Oczywiście będą przedsiębiorstwa, które być może będą posiadały środki, żeby taką inwestycję tak zrobić, można powiedzieć, pod klucz, ale mamy przecież w naszym kraju bardzo dużo małych i średnich przedsiębiorstw, które no, dokonują różnego sobie rodzaju analiz, jeżeli chodzi o inwestycje. Niekoniecznie z wykorzystaniem cyfrowych bliźniaków. Dokładnie, właśnie, ale może warto w ramach urządzeń, które są w tej chwili wykorzystywane, nawet nie są one tak w pełni ucyfrowione, wykorzystać na przykład czujniki, sensory, żeby uzyskać pewne informacje na temat procesów w celu ich optymalizacji przy użyciu nawet łączności może niekoniecznie bezprzewodowej, tak na początku, chociaż to na pewno ułatwiłaby, powiedział, operacje, tak związane z przesyłem tam danych i wykorzystaniem na przykład jakichś narzędzi w postaci algorytmów, tak, uczenia maszynowego, które mogą w pewien sposób dokonać optymalizacji tych procesów. Tak? A jeszcze zanim czujniki i algorytmy, to już chyba dużo jest, jeśli taki przedsiębiorca i jeśli my wszyscy będziemy mieli oczy i uszy otwarte i będziemy orientować się w tym, co dzieje się na świecie. Na przykład w kontekście przemysłu 4.0, bo lada chwila będzie to nasza codzienność, jak powiedziałeś, prawdopodobnie nieuchronna. Więc może czujniki i te rozwiązania zaawansowane technologicznie przed przedsiębiorcami niektórymi jeszcze są jakby daleko przed nami, natomiast już dużo chyba dołożyliśmy do tej naszej świadomości tą dzisiejszą rozmową o przemyśle 4.0, o tym, jakie są założenia tej rewolucji, ewolucji i rewelacji technologicznej w sektorze przemysłu, wytwarzania, produkcji, ale też i czasami sprzedaży towarów, które od lat być może mamy na podorędziu i sprzedajemy, a teraz będziemy mogli to robić lepiej, szybciej, sprawniej i jeszcze oszczędniej. Trendniej energetycznie, a przede wszystkim z troską o środowisko. Tym zielonym akcentem może zakończmy dzisiejszą rozmowę. Tomku, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję Ci za wtajemniczenie nas w tajniki przemysłu 4.0. Idea z targów w Hanowerze, 2011 rok, przypomnijmy, ale wciąż jest to rozwijane na naszych oczach, ewoluuje i śledźmy tę ideę i na pewno wrócimy do tego wątku w kolejnych odcinkach Efektu Sieci. Także dziękuję Ci bardzo. Naszym gościem był dzisiaj doktor inżynier Tomasz Krawczyk z Laboratorium Gospodarki Cyfrowej, z D-Labu i ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości. Dzięki Tomku za rozmowę. Dzięki, pozdrawiam. A my słyszymy się jak zwykle w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Justyna Pokojska, zapraszam. Radio Campus.